Cześć, cześć, witam wszystkich. Obecnie na ekranie widzicie dom, który dzisiaj wspólnie zbudujemy. Jednak wcześniej chciałbym wam przekazać jeszcze parę informacji. Jak zawsze zapraszam was na moje streamy, które odbywają się od środy do niedzieli w godzinę od 18 do 21. Obecnie na ekranie wyświetlają wam się osoby, które pomogły mi w tworzeniu tego projektu na moim streamie. Budowę całej posiadłości podzieliłem na dwa odcinki. W pierwszym odcinku, który obecnie oglądacie, dowiecie się, jak zbudować ten dom, ogrodzenie oraz sadzawkę. Natomiast w drugim odcinku wspólnie urządzimy wnętrze domu oraz zbudujemy ogród. Na ekranie teraz wyświetlają wam się surowce, które wykorzystałem do budowy. Niestety przy tworzeniu świata nie zaznaczyłem opcji, by nie zmieniała się pora dnia oraz pogoda, dlatego od czasu do czasu będę wpisał komendę, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. To tyle ode mnie, zapraszam, miłego oglądania. Zacznijmy więc od rozplanowania przestrzeni. Na środku ekranu widzicie projekt z góry. Strzałki oraz cyfry oznaczają, jak dużo przestrzeni powinniśmy przygotować pod budowę naszego projektu. Po prawej stronie natomiast widzicie legendę, która ma pomóc w odpowiednim stawianiu bloków. Po zapoznaniu się z projektem możemy przejść do budowy domu. W tej części potrzebne nam będą ciemne dębowe deski, ciemne dębowe płyty, świerkowe deski, kwarc, szary cement oraz czarny beton. Zacznijmy więc budowę od postawienia pierwszego poziomu naszego domu. Stawiamy go według pokazanego wcześniej w schematu. Dobrze, mamy więc pierwszy poziom. Teraz spróbujmy postawić pierwszą część naszego domu. Zacznijmy od lewej strony, czyli garażu. Stawiamy na cztery wysokości ciemnodębowe deski. W taki sposób. Z tej strony powinny być cztery bloki na cztery. Następnie tutaj od prawej strony stawiamy po trzy bloki długości oraz cztery bloki wysokości. I kończymy to stawiając tutaj ostatni blok. Tak, żeby tutaj zostały nam dwa bloki odstępu, gdzie postawimy okno. Następnie przechodzimy do frontowej strony. Tutaj stawiamy cztery bloki na trzy bloki wysokości. Następnie budujemy tutaj ponownie cztery bloki wysokości na cztery bloki długości. I tutaj po prostu kończymy bez żadnego okna. Zamurowujemy to do końca. Gdy mamy już taki efekt, możemy dodać dach w taki sposób. Zamurowujemy to do końca. Na koniec dodajemy jeszcze płytki tutaj u góry. I w ten sposób mamy pierwszą część naszego domu, jaką jest garaż. Kolejna część domu jest to front. Będziemy potrzebowali kwarcu. I budujemy na wysokość 7 bloków, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zostawiamy tutaj dwa bloki przerwy i ponownie budujemy do 7 bloków. I na sam koniec zabudowujemy to dwoma takimi blokami, by powstała nam tutaj luka na okno o wysokości 4 bloków. Tutaj po prostu zamurowujemy na wysokość 10 bloków. Następnie budujemy z szarego cementu wysokość 12 bloków, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I to samo powtarzamy z drugiej strony, by powstały nam dwie kolumny. Na wysokości trzeciego bloku stawiamy jeden blok szarego cementu. Co do prawej strony będziemy potrzebowali czarnego cementu i budujemy na wysokość 6 bloków. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I idziemy w bok do momentu, kiedy dojdziemy do kolejnej ściany. Tutaj również budujemy na wysokość 6 bloków i łączymy ze sobą te dwa odcinki. I następnie tutaj zabudowujemy również na wysokość 6 bloków. Gdy już to zrobiliśmy, dodajemy jeszcze sufit. Przechodząc do prawej strony domu, będziemy potrzebowali kwarcu. Budujemy tutaj ścianę na wysokość 5 bloków. Tutaj jednak zostawiamy dwa bloki przerwy. I tutaj zabudowujemy na samej górze. Tak by zostały nam tutaj 3 bloki przerwy. 3 bloki przerwy w pionie i 2 bloki w poziomie. A tutaj normalnie zabudowujemy. Tutaj natomiast
Zostawiamy również dwa bloki przerwy i budujemy kolumny na wysokość 12 bloków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I to samo robimy z drugiej strony. I na koniec łączymy ze sobą kolumny. Z tyłu domu będzie nieco więcej zabawy, ponieważ jest sporo okien, ale jeśli będziecie na bieżąco śledzić to, co robię, powinniśmy dać radę. Tutaj stawiamy 5 bloków szarego cementu poziomo i następnie dopełniamy to kolumnami na wysokość 12 bloków. Tak by po prostu dotrzeć do tego punktu. I to samo robimy z tyłu, tak by zostały 3 bloki odstępu. I następnie łączymy ze sobą te kolumny. Następnie, kiedy mamy taki efekt, że tutaj mamy 2 bloki, potem mamy przerwę, 3 bloki szerokości, 1 blok wysokości, będziemy stawiać naprzemiennie po blokach, czyli tutaj dajemy odstęp i kolejne 3 bloki, odstęp, kolejne 3 bloki, odstęp, kolejne 3 bloki. W ten sposób powinniśmy uzyskać 5 okien o wysokości 1 bloku oraz szerokości 3 bloków. Następnie będziemy budować z kwarcu. Tutaj jest dosyć prosta sprawa, po prostu dopełniamy to, stawiamy po 3 bloki i żeby dotrzeć do 11 bloków wysokości. Czyli po prostu odstęp jednego bloku, tak by to szkło po skosie. Tutaj ponownie stawiamy kolumnę na wysokość 11 bloków i łączymy ją ze sobą. Tutaj w tym miejscu będą stały drzwi, jednak będziemy mogli postawić na wysokości trzeciego bloku blok w kwarcu, tak by powstał nam taki efekt. Teraz zadbamy o okno kuchenne. Będziemy potrzebowali postawić 4 bloki i na czwartym bloku po prostu będziemy wychodzić w bok, tak by dotrzeć do tego bloku. Następnie stawiamy plus 2 bloki. Stawiamy blok w tym miejscu. Teraz dajemy 3 bloki odstępu i dajemy 2 bloki po lewej stronie. I następnie łączymy je ze sobą. W ten sposób otrzymamy blok, 3 bloki odstępu, 3 bloki, 1 blok odstępu i 1 blok. Tak powinien wyglądać efekt z tyłu. Jeśli chodzi o kolejną stronę domu, tutaj będziemy budować 2 bloki na 3 bloki wysokości i łączymy ze sobą. Tutaj dodajemy kolejny poziom i tutaj sytuacja jest nieco inna, ponieważ okno tutaj było na tej wysokości, to teraz będzie nieco niżej, o 1 blok dokładnie. Tutaj będzie okno na szerokość 3 bloków na wysokość 1 bloku. I po prostu zabudowujemy to dwoma poziomami bloków i taki powinien być efekt. Tutaj sytuacja jest już znacznie prostsza. Będziemy po prostu budowali z szarego cementu na wysokość 7 bloków. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tak przeciągamy to po prostu do końca według naszego projektu. Teraz to samo robimy z kwarcem, również na wysokość 7 bloków. Dalej, korzystając z szarego cementu, dodajemy 7 bloków w bok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, tak by dotrzeć do tego momentu. I po prostu wykańczamy to, tak by skończyć jeszcze przed kwarcem. I dodajemy ostatni blok w ten sposób. Może będę dodać jeszcze jeden. Przechodzimy do budowy drugiego piętra naszego domu. Surowce, które będą nam potrzebne, to bloki kwarcu, płyty kwarcowe, szary cement, czarny cement, bloki trawy, czarne bloki szkła, czarne szyby oraz brzozowe klapy. Budowę zaczniemy od lewej strony. Zabudowujemy tutaj brzozowymi klapami, tak żeby powstał nam dach. Jednak tutaj z małą różnicą możemy usunąć te trzy trapdory i postawić płyty kwarcowe w taki sposób. Dodajemy tutaj kolejne klapy brzozowe w ten sposób. I usuwamy te dwie, tak by tutaj dodać kwarcowe płyty. W ten sposób.
Następnie, korzystając z czarnego cementu, dodajemy 6 bloków w poziomie, zaczynając od tej płyty kwarcowej, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 i następnie kolejne 6, zaczynając od tamtych ciemnodębowych desek. 3, 4, 5, 6. Ponowny poziom 6, 2, 3, 4, 5, 6. I jeszcze raz to powtarzamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taki powinien być efekt. Idąc dalej, będziemy budować plus 3 bloki na wysokości 8 bloku z szarego cementu. Czyli będzie to tutaj. I dobudowujemy 1, 2, 3 w ten sposób. I idziemy w górę do końca, tak by uzyskać taki efekt. Teraz dobudowujemy tutaj plus 6 bloków, tak by łącznie uzyskać 10. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. W taki sposób. To samo robimy z drugiej strony. I na końcu łączymy je ze sobą jednym blokiem. Idąc dalej, na wysokości 8 bloku usuwamy ten blok i usuwamy jeden wyżej, czyli usuwamy blok 8 oraz 9. Tak by zostało nam tutaj dwa bloki odstępu na okno. Następnie dodajemy tutaj kolumnę, czyli to są plus 4 bloki. Następnie dwa bloki odstępu, jedna kolumna na wysokość 4 bloków, dwa bloki odstępu, a następnie tutaj dajemy po dwa bloki na wysokość 4 bloków. Na koniec łączymy je ze sobą w ten sposób. Następnie tutaj dodajemy plus 6 bloków z szarego cementu, tak by łącznie było 7, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. W ten sposób tutaj powinny być 3 bloki odstępu. Następnie dodajemy plus 4 płyty kwarcowe w tym miejscu, 1, 2, 3, 4 i na koniec dajemy plus 4 bloki kwarcu, 1, 2, 3, 4, tutaj dajemy 3, 1, 2, 3, tutaj kolejne 3 i tutaj łączymy to ze sobą 2. W taki sposób będziemy mieli tutaj kwadrat. Idąc dalej, będziemy teraz korzystać z czarnego cementu. Zaczynając od tej płyty kwarcowej, dodajemy plus 5 w prawą stronę, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Tak by wystawał jakby poza krawędź. I następnie dodajemy tutaj plus 6 bloków czarnego cementu, byśmy łącznie uzyskali 7, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli jakby łączy nam się to z czarnym cementem. I następnie po prostu łączymy to ze sobą w ten sposób. Dobra, na koniec jeszcze w tym miejscu dodajemy płytki kwarcowe w ten sposób. Teraz będziemy potrzebowali ciemnych dębowych desek. Ustawiamy je w ten sposób, zaczynając od tej kolumny. Będziemy stawiać 1, 2, 3, 4 w ten sposób. I przeciągamy to po prostu do tego miejsca. Łącznie będzie to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Łączymy to ze sobą. Na samym dole w tym miejscu ustawiamy kwarcowe płyty. I tutaj przez cały ten obszar 6 bloków będziemy stawiać morskie latarnie. W ten sposób. Na koniec zakrywamy je po prostu płytkami brzozowymi. Właśnie tak. Idąc dalej, będziemy teraz korzystać z szarego cementu. Dobudowujemy tutaj plus 5, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Teraz będzie zakręt, czyli zakręcamy i dobudowujemy do końca, tak byśmy to połączyli w ten sposób. Tutaj mamy obecnie 6 bloków, czyli dobudowujemy tutaj 5. Byśmy uzyskali łącznie 11. 1, 2, 3, 4, 5. I łączymy to ze sobą w ten sposób. Gdy mamy taki efekt, po prostu zakrywamy to w ten sposób. W tyłu domu będziemy teraz korzystać z kwarcu. Dobudowujemy tutaj plus 2 bloki, tak z boku. I następnie, idąc zgodnie z tą ścianą, dobudowujemy po prostu tutaj po dwa bloki kwarcu. I jeszcze na koniec jeden tutaj. Tak by nie mieć tej przerwy w tym miejscu. Następnie będziemy używać bloków trawy i zabudowujemy to w ten sposób. Następnie, używając ponownie płytek brzozowych, zakrywamy po prostu to, co niepotrzebnie było widoczne.
W tym przypadku jest to prawa. W taki sposób powinno to wyglądać. Teraz będziemy korzystać z ognisk. Ustawiamy je w takiej pozycji, czyli żeby być zwróconym albo w tamtym kierunku, ewentualnie w tym kierunku. A jeśli będziemy w tym, no to ogniska będą po prostu ustawiały się w inny sposób. Ustawiamy je w tak, by uzyskać po 3 rzędy na 2, 3, 4, 5, 6, 7. Po 3 rzędy na 7 rzędów. Gdy już ustawiliśmy ogniska w takich pozycjach, jakie chcemy, po prostu je będziemy gasić po kolei. Teraz będziemy dodawać szyby oraz bloki szkła w odpowiednich miejscach. Zaczynając od garażu, stawiamy po prostu na wysokość 3 bloków szyby w ten sposób. Dobrze, tutaj ponownie stawiamy szyby. Tutaj z kolei stawiamy szyby, ale tylko do pewnego momentu, dokładnie do tego. I tutaj już zaczynamy stawiać bloki szkła. W ten sposób. Tutaj świetlik również zapełniamy blokami szkła. I tutaj okno zapełniamy szybami. Tutaj również będziemy używać szyb, żeby zrobić drzwi. Stawiamy to w taki sposób. I drugie również stawiamy w taki sposób. Tę przestrzeń również zapełniamy szybami. Tym, że kończymy w tym miejscu, żeby uzyskać taki efekt. Tutaj zapełniamy również szybami. Tutaj będzie nieco inaczej, ponieważ szybami zapełniamy tylko to okno, potem dowiecie się dlaczego. Natomiast blokami szkła zapełniamy resztę. W taki sposób. I tutaj kontynuujemy z szybami. Okno kuchenne również szybami. Te małe okna zapełniamy również szybami. Okno szybami i na sam koniec to okno zapełniamy blokami szkła w ten sposób. A jeszcze tutaj oczywiście korzystamy również. Na sam koniec ostatnie tak naprawdę detale, zaczynając może od balkonu. Tutaj zostawiliśmy jedną lukę szkła, żeby tutaj po prostu wstawić żelazne kraty. W ten sposób uzyskaliśmy coś w rodzaju lamki, uchwytu. Wiecie, o co chodzi. Tutaj natomiast uzupełniamy to szkłem, po prostu zwykłymi czarnymi szybami. W ten sposób. Żeby zapełnić tę przestrzeń, możemy dodać jeszcze coś w rodzaju wentylatorów w ten sposób. I dodajemy po prostu tory. W taki sposób. Tutaj możemy dodać jeszcze dwie takie dźwignie. Możemy od razu jeszcze postawić tutaj drzwi. W ten sposób. I drugie z drugiej strony. Do wyjścia na ogródek. Na koniec możemy jeszcze dodać oczywiście liście. Ja je ustawię akurat w tych miejscach. Tutaj na górze. W ten sposób również ukryliśmy bardzo ciekawie oświetlenie. Tutaj możemy dodać kolejne. Na koniec jeszcze mączka kostna. Możemy ją dać w tym miejscu. I tutaj już w losowych miejscach. Pozbądźmy się tylko tej długiej trawy, ponieważ jest ona nieładna. Jeśli chcemy, żeby to był zadbany dom, polecam, żeby w taki sposób to wyglądało. Tutaj możemy jeszcze podjazd potem zrobić, dlatego pousuwam tę trawę, która jest tutaj w tych miejscach. Troszkę więcej jeszcze mączki kostnej możemy dać w tych miejscach. Tak wygląda dom i nasz efekt końcowy.
Teraz zajmiemy się budową muru. Do budowy muru będziemy potrzebowali wypolerowanego bazaltu, płyt kwarcowych, kwarcowych kolumn muru, na przykład z czarnego kamienia, pierkowych desek, dębowych zapadni, redstone'owych pochodni, szlifierki oraz jakieś drzwi. Ja wybrałem drzwi z drewna dżunglowego. Wejście budujemy w ten sposób. Budujemy dwie kolumny po bokach, tak by był jeden blok odstępu. Na tych kolumnach stawiamy półpłytki kwarcowe i po bokach na dwie bloki wysokości wypolerowany bazalt. Na koniec jeszcze tutaj stawiamy po dwa murki i na koniec jakieś drzwi. W ten sposób uzyskaliśmy wejście. Mur budujemy w niemalże ten sam sposób, czyli stawiamy trzy bloki kwarcowych płytek na ziemi, potem pół bloku odstępu i kolejne trzy bloki płytek, a na sam koniec dwa bloki wypolerowanego bazaltu. I tak to się ciągnie. Przeważnie wszędzie są po trzy płytki. Mur budujemy w dokładnie ten sam sposób. Budujemy po dwie półpłytki na dole, półpłytki odstępu, półpłytki kwarcowe i następnie półpłytki odstępu. I w ten sposób uzyskujemy pierwsze zarysy muru. Aby zbudować bramę wjazdową do domu, będziemy potrzebowali świerkowych desek. Budujemy to na dwie kratki wysokości. Na samym górze budujemy dębowe zapadnie. W tym miejscu stawiamy redstone'ową pochodnię. I tutaj na sam koniec stawiamy szlifierki. W ten sposób zbudowaliśmy bramę wjazdową do domu. Nie będę was zamęczał budową tego muru, dlatego po prostu pewnie to przewinę, ewentualnie przyspieszę tempo, dlatego widzimy się, jak to skończę. W przypadku dwóch wejść od strony ogrodu, ciekawym pomysłem jest postawienie brzozowych furtek. By nasz dom wyglądał jeszcze lepiej, możemy dodać chociażby podjazd do garażu oraz jakąś ścieżkę. Do stworzenia takiej ścieżki będziemy potrzebowali połamanych kamiennych cegieł, kamień, żwir, czarną wełnę, gładkie kamienne płyty oraz brązowy dywan. Zacznijmy może od podjazdu, ponieważ jest łatwiejszy. Na szerokość 4 bloków wykopujemy po prostu dziurę i będziemy szli tak do końca, aż dotrzemy do garażu. I po prostu stawiamy w tych miejscach czarną wełnę. Teraz przejdziemy do budowy ścieżki. W tym wypadku wykopujemy ziemię na szerokość 3 bloków. I teraz naprzemiennie po prostu będziemy kłaść stół na połamiany kamień żwir. Na koniec możemy położyć tutaj brązowy dywan, który może na przykład oznaczać wycieraczkę. W ten sposób mamy ścieżkę oraz podjazd do garażu. Jeśli nadal nam mało, oczywiście możemy dalej wykopywać sobie taką dziurę i okrążyć dom gładkimi kamiennymi płytami. Teraz widzimy od góry, jak mniej więcej będzie wyglądał profil naszej sadzawki. Po prostu naprzemiennie użyłem zwykłego kamienia, kamiennych cegieł oraz cobblestone. Następnie wybijamy po prostu do góry w ten sposób. Właśnie tak. Tutaj na górze kończymy to w ten sposób. Właśnie tak. Na koniec dodajemy jeszcze jakieś detale w postaci płytek.
i dodajemy jeszcze jakieś liście. Następnie zmieniamy tutaj podłogę na piasek i rozlewamy wodę. Następnie tutaj, gdzie daliśmy płytę, wylewamy stąd wodę. Jak widzicie, są jeszcze szpary, gdzie jest powietrze, dlatego zalepiamy to wodą. Ostatecznie dodajemy jeszcze jakąś zieleń. Obecnie widzicie efekty naszej pracy. Na ten odcinek to by było na tyle. Ponieważ nagrywam jeden odcinek po drugim, to już zacząłem budowę ogrodu, ale dogrywam dla was końcówkę. Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem, jak skonstruować ten dom. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Z dnia na dzień rozwijam się i każda osoba oglądająca ten film jest dla mnie bardzo ważna. Oczekujcie kolejnych filmów już wkrótce. Ode mnie to na tyle na dzisiaj.